poor brother standing by the road. Okay. Dzień dobry i witam serdecznie na dzisiejsze rozważanie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Państwem tematyka kiedy jestem słaby. Kiedy jestem słaby. Albo kiedy jesteśmy słabi. Każdy z nas mamy taki moment, kiedy czujemy się bardzo słabi, kiedy męczymy się z czymś, kiedy borykamy się. Ale chciałbym podzielić się z przykładem z Pisma Świętym, przykład apostoł Paweł, który miał podobne sytuacje. Czytam 2 Koryntian, 12 rozdział, werset od 7 do werset 10. Mówi tak: ażebym zbytnio nie wynosił się ogromnym objawem, dany mi został cień dla ciała. Wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił. Dlatego 3 razy prosiłem Pana, aby odstąpił ode mnie. Lecz powiedział mi: wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z mojej słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobania w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa. Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Paweł miał wiele powodów, aby narzekać. Paweł miał wiele powodów, aby mówić, że jest mu źle. On modlił się do Boga 3 razy, aby ten oto właśnie to, co mu przeszkadzał, to, co mu dokuczał, aby odstąpiło od niego. Ale zamiast to otrzymał odpowiedzi, że moja łaska jest wystarczająca dla ciebie. Gdyż moja moc jest udoskonalona w słabościach. I to dlatego Paweł mógł powiedzieć: najchętniej więc będę się chlubił z moich słabościach. I powiedział tak: dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa. Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Nie wiem, co przechodzisz w twoim życiu. Nie wiem, jakie trudności miewasz, ale chciałbym ciebie zachęcać do tego, aby ufając Boga, aby wiedział, że Boża łaska jest wystarczająca dla ciebie. Nie zawsze musimy mieć wszystko, co my chcemy, ale jedno jest pewne. W każdej okoliczności, w każdej sytuacji, jeżeli decydujemy pójść za Bogiem, jeżeli decydujemy oddać nasze życie Bogu, Jego łaska zawsze będzie dla nas wystarczająca. Może nie będziemy milionerami, a może będziemy. Może nie będziemy mieli wszystko, co my chcemy, ale w tym wszystkim będziemy mogli się uśmiechnąć, będziemy mogli radować, będziemy mogli cieszyć się, że Boża łaska jest wystarczająca dla nas. W tym tygodniu ja życzę Państwu, aby w różnych okolicznościach i trudnościach, w różnych słabościach, w różnych zniewagach, niedostatki i trudności, abyście zaufali Bogu, gdyż Jego łaska jest wystarczająca dla was. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Let's shine your light for everyone to see.